Cześć. Część osób pisze mi, teraz jest okres taki w styczeń, okres taki już przygotowań do urlopów. Pisze mi, gdzie jechać pierwszy raz do Chorwacji, bo widzą moje filmiki, gdzie już jestem, no teraz będę siódmy raz w Chorwacji. Gdzie jechać na pierwszy raz, co warto zwiedzić, co warto zobaczyć, co zabrać ze sobą. Ale przede wszystkim pytanie, z jakiej strony szukać bezpiecznych kwater, apartamentów, noclegów. Chodzi o to, żeby nie wykupić czegoś, co się okaże później fikcją i że będziemy w błędzie, albo że nie będziemy mieli takiej rezerwacji. Ja Wam pokażę na podstawie moich trzech stron, które ja głównie używam do przeglądania. Nie liczę oczywiście już o Bookingu, bo Booking to jest taki, gdzie no, macie gwarancję, że jak nawet coś się wydarzy, to i tak Booking Wam postara się tak zrobić, żebyście Wy wyszli na tym korzystnie. Aczkolwiek nie zawsze wszystko jest na Bookingu, no i cenowo też na Bookingu nie zawsze fajnie wychodzi. Ja korzystam głównie z trzech stron. Orebić.com.pl to jest strona, gdzie pierwszy raz wyjeżdżałem do Chorwacji, pierwszy raz byłem w Orebiczu na półwyspie Plejeszacz i z tej strony właśnie tam tą stronę prowadzi pan Paweł. On jest bardzo pomocny przy doborze różnego apartamentu. Druga strona, z jakiej korzystam, to jest zakwaterowanie w Chorwacji.pl i trzecia strona apartamenty w Chorwacji.pl. To są te trzy strony, na których zawsze szukam noclegów. Jeżeli jadę na półwysep Plejeszacz, czyli w okolice Orebicza, w okolice innej miejscowości, jak Kucisto, Mokalo, czy Lowiste i tego typu miejscowości, to staram się korzystać z Orebicz.pl z tej strony, a jeżeli tam mi się nic nie uda znaleźć, albo cenowo akurat dla mnie nie jest w danym okresie korzystne, to szukam jeszcze na te właśnie apartamenty w Chorwacji lub zakwaterowanie w Chorwacji.pl. To są te strony, których używam. Zaraz przejdziemy na ekran i pokażę Wam dokładnie, co na tych stronach można znaleźć i jak ja szukam. I pokażę Wam jeszcze przy okazji dwa apartamenty, apartament, który byłem w zeszłym roku, byłem w miejscowości Sukosan i apartament, który będę obecnie w tym roku, w miejscowość Pakosztany. Także no przejdźmy do ekranu. Jesteśmy już na ekranie. Otwarte mam strony właśnie apartamenty chorwacja.pl, zakwaterowanie w chorwacji.pl i strona orebicz.pl. Od razu wyskakuje nam okienko Messengera do kontaktu z panem Pawłem. Możecie sam, to możecie od razu napisać, ale warto pierw poszukać samemu, żeby nie zawracać głowy może. I sobie tak, ustawiacie sobie datę przyjazdu, datę wyjazdu, ilość osób i Wam szuka mniej więcej jakichś tam noclegów, które potrzebujecie. Co dodatkowo jest na stronie? Mamy zakładki apartamenty, hotele, domy wakacyjne, przy plaży i z basenem. Różne regiony, możemy sobie bezpośrednio region wybrać. Lub dla wymagających jeszcze jakąś wyspę, informacje o dojeździe i tak dalej. No jest dużo, szereg ciekawych informacji, które jeżeli wyjeżdżacie pierwszy raz za granicę, pierwszy raz do Chorwacji, warto sobie było poczytać różne ciekawe artykuły, żeby wiedzieć, na coś być przygotowanym. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś pytania, też możecie pisać do mnie, też w miarę swojej możliwości, to co, jak ja wyjeżdżam, swoje spostrzeżenia, mogę Wam wszystkim powiedzieć. Także no jest tych opcji dużo ciekawych, o samej miejscowości jest dużo ciekawych informacji. No dobra, pokażmy jakiś przykładowy apartament, znajdźmy sobie w rejonie. Przypuśćmy data wyjazdu. No ja wyjeżdżam w tym roku, no nie tak, ja wyjeżdżam w tym roku w lipcu i zróbmy sobie od 30 lipca, tak jak ja wyjeżdżam do bodajże sierpnia. W Chorwacji jestem do 10, a później jestem jeszcze do końca tygodnia na Węgrzech prawdopodobnie, także mam ten wyjazd taki zapewniony. 4 osoby, wpiszmy sobie i szukajmy. I tu się nam wyświetli strona, różne propozycje apartamentów z lokalizacją oczywiście co i jak jest. Cenowo te zdjęcia, wszystkie apartamenty nie spotkają się z problemem, sytuacją taką, że apartament nie był zgodny z opisem, co było tutaj na stronie. Byłem dwa razy z ich strony, korzystałem, dwa razy wyjeżdżałem do Orebicza.
dwa razy się nie zawiodłem. Mam znajomych, którzy też wyjeżdżają z tej strony, też czerpią z tej inspiracje, jeżdżą do różnych apartamentów, jak i do jednych cały czas i są zadowoleni. Także są różne możliwości, można na przykład sobie, no tu przypiszmy Klarę, weźmy sobie do Klary. Pierwszy, lepszy przypadkowy to jest. Koszty na 11 nocy, 4 osoby, mamy 922 euro. No, się wyświetliło coś tutaj. Nie chcę skorzystać z tej aplikacji. A, z aplikacji będzie taniej. No widzicie, czyli są opcje dodatkowe jeszcze, jeżeli użycie aplikacji, to będzie taniej. No. Także można tutaj, czy ceny można negocjować? Powiem wam, że nie wiem, czy ceny można negocjować. Na pewno, jeżeli nie znajdziecie w danym okresie ciekawej oferty dla siebie, warto napisać do Pawła właśnie i on postara się wam znaleźć coś, co spełni wasze oczekiwania. Tak to będzie wyglądało. O, lignie na żaru, moja ulubiona potrawa. No ale to już mniejsza o to. Dobra, to jest pierwsza strona, z której korzystałem i z której oczywiście też zawsze zaglądam na tą stronę. Druga strona to jest apartamenty w Chorwacji. Apartamenty w Chorwacji, tu jest też strona. Wpiszmy sobie na przykład, mamy też informacje o różnych miejscowościach. Mamy informacje, co tu mam ciekawego jeszcze. Nie, głównie takie w skrócie informacje o danych miejscowościach, o danych plażach, można też poczytać informacje, także też jest troszeczkę informacji, ale co nas interesuje, wpiszmy miejscowość. No ja w tym roku wyjeżdżam do Pakostany. Pakostany. To jest okolica Zadaru. Mój apartament pewnie już tutaj nie będzie pokazany, bo jest już zrobiona rezerwacja, ale wpiszmy ten też termin mniej więcej. Liczba osób 4. I szukamy. 4 osoby i mamy całą gamę apartamentów. Łącznie z mapą, że można sobie zobaczyć lokalizację, gdzie, co i jak jest. Ceny nie wszędzie są podane. Warto, jak ja szukam na przykład jakiegoś noclegu, nawet gdzie cena jest podana, to i tak mimo wszystko zawsze piszę do właściciela zapytanie, albo piszę w języku angielskim, albo piszę w języku polskim, także czy po polsku napiszę, czy po angielsku, zawsze ktoś mi odpisuje, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Przypuśćmy, otwórzmy sobie pierwszy, lepszy, jaki tutaj mamy, który tak ładnie wygląda, tak na pierwszy rzut oka, który tu otworzymy. No przypuśćmy tego. I zobaczmy, to jest tak przykładowo oczywiście, no to nie jest mój apartament, który wyjeżdżam. Apartament 5 plus 1, czyli 6-osobowy za 295 zł. Ustawiłem sobie złotówki, żeby wiedzieć, ale cena jest od. Jeśli chcecie wiedzieć w danym rejonie, w danym czasie, to mamy, o, tu mamy okres od 1 lipca do 25 sierpnia, kosztuje 385 zł za dobę. Ten apartament. 4-osobowy, tu jest studio dla dwóch osób, dwuosobowy. Dwuosobowy kosztuje w tym okresie, w tym apartamencie 204 zł. Także wchodzicie sobie wtedy, przypuśćmy, studio otwieramy. Z reguły każdy apartament jest wyposażony w lodówkę, jakąś płytę indukcyjną czy płytę grzewczą. Indukcyjną rzadko, prędzej płyta elektryczna albo gazowa jest. I tak tutaj to studio wygląda. Ja zawsze patrzę, żeby był jest taras jakiś czy widok na morze. To są dla mnie kluczowe, takie, które mnie zawsze interesują. Apartamenty. Tu jest widok taki na morze, mały, bo mały, ale jest. Jest tarasik, czyli można swobodnie sobie posiedzieć na tarasie, nie tylko siedzieć w domu. No i tego typu właśnie są apartamenty, z której też wyjeżdżałem kilka razy. Ostatnie dwa lata wyjeżdżam właśnie z tej strony. Nigdy nie było problemu też, że coś się nie zgadzało. I jak ja robię? Zarezerwuj teraz, to klikam sobie, to mi się podoba. Zarezerwuj teraz i tu masz formularz kontaktowy. Wchodzimy sobie, wypełniamy dane, zapytanie, wysyłamy i wtedy gospodarz dostaje informację, że ktoś jest zainteresowany danym apartamentem i wtedy odpowiada, jaka jest cena, jaka jest, czy jest wolny, czy jest zajęty, bo często jest tak, że tu niby na tych stronach, że niby jest wolny, ale oni w ogóle nie zmieniają tutaj informacji, czy jest zajęty, czy jest wolny, także warto napisać maila, bo często zdarza się, że jest jakiś apartament zajęty. Dobra, i to jest jeszcze trzecia strona, którą też często korzystam, zakwaterowanie w Chorwacji.pl. I to sobie wpisujemy na przykład, mamy tak, wstępną mapkę, kilka rejonów, które jest podzielone, warto sobie zobaczyć. Ja z reguły wyjeżdżam do danej miejscowości, w którą chcę jechać, albo dany rejon. I sobie na przykład wybieram Sibenik, Środkowa Dalmacja, czy okolice Zadaru, proszę bardzo, czy okolice Splitu, czy Dubrownik.
i Riviera, czyli to będzie też i Orebisz i tak dalej, będą też w tym rejonie, z tej strony. Ja w tym roku, mówię, szukałem oczywiście wszystko w okolicy Zadaru, bo jechałem w ten kierunek i możemy sobie wpisać i wtedy tutaj mamy od kiedy do kiedy. Oczywiście nie przetłumaczyło nam tej strony na język. No szkoda, że nie przetłumaczyło. A jak mamy, dobra? To mamy, dobra. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 30. Do sierpnia 10. Osobie w apartamencie 4. I szukamy. I tak samo jak na poprzedniej stronie. Wchodzimy w jakikolwiek apartament, który by nas interesował. No nie wiem, który. No, jakiś taki w miarę ceny rozsądne. Bo ceny naprawdę, zakres jest bardzo duży. Można znaleźć tanio, można znaleźć drogi apartament. Także zależy, czy blisko wody, czy blisko, czy w mieście samym. No jest opcji dużo. Tu macie informacje. Czyli 600 metrów do plaży, 2300 metrów do centrum. Także ja z reguły robię, staram się tak maksymalnie, żeby było 400 do plaży i tak 500 do centrum. To jest takie moje kluczowe. No przypuśćmy, nie wiem, tutaj będzie ten. Chociaż 80 euro to jest też dużo. Ja tak z reguły szukam coś tańszego. O, tutaj mamy 75 euro, 70 metrów do plaży. Praktycznie. I wchodzimy sobie. Apartament ten, pierwszy. Mamy 46 metrów kwadratowych, mamy jedną sypialnię, dwa główne łóżka, czyli jest w salonie, jest drugie łóżko i jest jedna sypialnia. Zdjęcia są małe, także warto było sobie zapisać, ewentualnie i otworzyć większy. Widok na morze, no, rewelacyjny. Cena w tym okresie jest 75 euro za dobę, za 4 osoby. Dopłacimy za apartament, a nie za ilość osób. Czy będzie jedna osoba w tym apartamencie, czy będzie cztery, bo cztery maksymalnie mogą być. Cena jest taka sama. I tu też zobaczymy, czy tu zmieniają akurat informacje. Też nie ma. I też nie uzupełniają informacji, czy jest wolne, czy jest zajęte. Także też warto zadać zapytanie. Tutaj macie informacje, kto, który apartament Was interesuje. Znacie od kiedy do kiedy. Maila, numer telefonu i pytanie. Wysyłacie, czekacie na odpowiedź od gospodarza, czy jest wolny, czy jest zajęty. Ja w ten sposób szukam wyjazdów i noclegów. Mój zeszłoroczny apartamentychorwacja.pl, proszę bardzo, korzystałem z tej strony. Byliśmy w Sukoszanie, w miejscowość. Stara Riwa nazywał się apartament nasz. Zaraz tutaj byliśmy w pierwszej linii brzegowej od wody. Fakt, że nie było tu plaży, tylko tu był taki port mały. Ale też było naprawdę ładny widok. Wyliśmy apartament sobie 3 plus 1. Cenę mieliśmy 108, w tej chwili jest cena 181 zł. Zaraz zobaczymy, czy ta cena jest. Nie, 227 zł jest w tym okresie. I nie pamiętam, ile płaciłem w zeszłym roku. Coś chyba około 40 albo 45 euro. I taki rzeczywiście mieliśmy widok na morze. Jedna sypialnia była, łazienka i tu jest łóżko, które jeszcze ta część się wysuwa, że tutaj na opartego dwie osoby mogą spać. Jedyny minus tego łóżka skrzypiało bardzo. Także tak to wyglądało. Balkonik fajny, tarasik, lodóweczka, no wszystko było blisko, mieliśmy to, co potrzebowaliśmy. Tak jak wspomniałem, kuchenki, dużo jest apartamentów z kuchenkami elektrycznymi. Nie indukcja, tylko elektryczne. To był nasz apartament w zeszłym roku, a w tym roku jedziemy do Pakosztane, do Iwanki. Mamy apartament, wybraliśmy 4 plus 2, czyli sześcioosobowy. Sześcioosobowy apartament i tak się mam taras prezentuje, widok na morze. Tu jest jedna sypialnia, tu jest druga sypialnia. Łóżka sobie można złączyć, oczywiście nie ma z tym problemu. I jeszcze jest łóżko dodatkowe w salonie. Jakby więcej osób chciało jechać, to zawsze jest miejsce dla kogoś, żeby ktoś mógł dołączyć. Jest taki salonik z aneksem kuchennym, duża lodóweczka, także zimne piwko się schowa spokojnie. Łazieneczka, standardowa łazienka, to nie są apartamenty też dużo droższe, no to mają już troszeczkę inny standard. Chorwaci, zauważyłem, nie przywiązują aż takiej uwagi, takiej estetyki do wystroju apartamentów, także nie ma co się tutaj sugerować, Bóg wie jakimi warunkami.
Mamy blisko jesteśmy. Ciekawe, mapkę bym wam pokazał może. Widok mapy. Tutaj jest ten apartament na tej ulicy. I tu jest cała główna plaża. I tutaj jest miasteczko. Tu idą wszystkie bary, nie bary, różne knajpki, tak dalej. My jak przyjeżdżaliśmy na miejscowość Pakostany, to też właśnie samochód był ciężko zostawić, ale gdzieś w tych okolicach. Zawsze udało mi się znaleźć taki mały parking, no taki placek, żeby auto zaparkować, bo tu z parkowaniem jest naprawdę ciężko. Jest tu duży parking, tutaj płatny, można sobie zaparkować na płatnym. Ja szukałem bezpłatnego parkingu i tutaj taka była piekara i koło tej piekary zawsze sobie parkowaliśmy i pieszo chodziliśmy tutaj na plażę, chodziliśmy w tą część. Także apartament w tym roku będzie też z tego rejonu, także już znamy te okolice troszeczkę, także będzie nam może łatwiej. I jest tutaj wysepka, jedna wysepka, druga, także na tą wysepkę do opartego można dopłynąć samemu. Tak naprawdę. No, tak to wygląda ta strona. I tu mamy informacje o różnych plażach, tak dalej. Także no, jest ciekawa informacja. Opinie, też są dobre opinie o tym apartamencie akurat, także no, mówię, ja skorzystam z tych stron i nie spotkałem się nigdy z jakimś problemem. Także tak to wygląda. Także mówię, zrobiona rezerwacja jest, czekamy teraz na to, żeby wreszcie pojechać. Mamy ten styczeń, do lipca jeszcze trochę czasu. Już jak pisałem różnymi gospodarzami różnych apartamentów, to już sporo było zajętych apartamentów. Także naprawdę, jeżeli chcecie znaleźć tani apartament, warto by to było zrobić właśnie w tym okresie. W okresie grudnia, stycznia robić rezerwacje, to jest taki maksymalny dla mnie termin, gdzie można jeszcze wyhaczyć fajne oferty cenowe i lokalizacyjne, gdzie jest ciekawie. Natomiast im dalej w las, tym, że tak powiem, będzie trudniej znaleźć coś ciekawego. Niektóre apartamenty już są w październiku zajęte, bo niektórzy przyjeżdżają i już wstępnie robią rezerwacje na następny rok. Fakt, że jeszcze kalendarza nie mają gospodarze na następny rok, ale już zapisują sobie, że już ktoś jest chętny i tak dalej. Także niektóre apartamenty są tak naprawdę, że z roku na rok są od razu rezerwowane dalej. Mi się nie zdarzyło jeszcze być dwa razy w tym samym apartamencie. Także nie mogę ściśle wam powiedzieć, który apartament jest dla mnie bardzo ważny, który mi się bardzo podobał, bo ja jadę do poznaję różnych gospodarzy. Niektóre apartamenty są takie, że gospodarza widywaliśmy tylko przy odbieraniu kluczy i następnie przy oddawaniu kluczy. Cała był kontakt z gospodarzami. Brakowało mi tej relacji wtedy między gospodarz a gość. Natomiast niektórzy były takie apartamenty mieliśmy, że z tym gospodarzem mieliśmy kontakt codziennie. Codziennie był na przykład na tarasie, codziennie był na swoim podwórku, podeszło się, krótka rozmowa. Także i naprawdę to jest wtedy fajne takie, że jesteśmy zżyci z tymi gospodarzami i widzimy, że gospodarzowi zależy też na tym, żebyśmy się dobrze czuli. Także można trafić w ten sposób, można trafić i w ten sposób. Byliśmy w apartamencie jednym, gdzie gospodarza w ogóle nie widziałem. Klucze były w skrytce i klucze później zostawialiśmy w skrytce. Także gospodarza w ogóle nie było. Gospodarz nie mieszkał w danej miejscowości, ale był apartament na tyle wyposażony, że mieliśmy pościele zawsze na zapas, że mogliśmy zmienić sobie pościel. No, wszystko było zapewnione. Także tutaj też była taka sytuacja. Także mówię, no jaki apartament? Mówię, co roku jesteśmy gdzie indziej. Zdarza nam się, że jesteśmy w tej samej miejscowości dwa razy, ale w innym apartamencie. Mamy jednego znajomego swojego gospodarza w miejscowości Broderica i tam co roku do niego jeździmy odwiedzić go. Także mamy swojego znajomego Chorwata, z którym spędzamy dużo czasu. O. Natomiast apartamentu nie mam upatrzonego tu, z którym cały czas bym przyjeżdżał tam i wracał. Także no i w tej miejscowości byliśmy przejazdem, nie że tam byliśmy na noc, tam byliśmy przejazdem na tej plaży. W ogóle w tym rejonie będziemy teraz, bo wcześniej byliśmy w Turanii miejscowość, to jest też blisko właśnie Pakosztanę. Teraz byliśmy w Sukoszanie i teraz będziemy w Pakosztanę. Czyli mamy trzy miejscowości, w których byliśmy bardzo zbliżone. Wszystko okolica Zadaru jest blisko. Szybko się tutaj jeździ i ten klimat i ta plaża, tu mi jeszcze te plaże i tu mi jeszcze odpowiada. Im dalej, no nie ukrywajmy, jest ładniej. Jest troszeczkę ładniej, mnie się osobiście podoba bardzo, za Makarską jeszcze, bo Makarska, okolica Makarskiej, te tutaj cała Riviera Makarska, mnie osobiście nie przypadło do gustu. Za dużo ludzi, za małe plaże, za dużo tłumów.
Tutaj jest jakoś tak, jeżeli mi nie pasuje ta plaża, wsiadam w auto, jadę na drugą plażę, trochę dziką. I coś zawsze znajdę dla siebie, także tutaj akurat nie mogę powiedzieć, że nie. Oczywiście Półwysep Lejesza to dla mnie jest, zakochałem się w Chorwacji, będąc na tym półwyspie, także tam zawsze sentymentalnie wracam do tej miejscowości i do tego rejonu, także który rejon bym wybrał? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wyspa Pagmisie, no przepiękna jest dla mnie Księżycowa Wyspa, uwielbiam, no, co roku też tam jestem na plaży. Podoba mi się bardzo, natomiast no ja jestem taki, że wsiadam w samochód i jadę sobie. Dla mnie nie jest problem w Chorwacji zrobić 100, 200, 300, 400 kilometrów, ja wsiadam i jadę i tam jestem po prostu. Tak, dlatego ciężko powiedzieć, który apartament bym polecił i jaki rejon na start. Każdy rejon jest dobry, możecie sobie do moich filmików zobaczyć różne filmiki z różnych rejonów, bo co roku staram się być gdzie indziej. I sami musicie zadecydować, co wam się podoba. Także oglądajcie wszystkie filmy, a na pewno coś znajdziecie dla siebie. Pozdrawiam i trzymajcie się. I pamiętajcie o subskrypcji i łapka w górę. Cześć.